Kiedy update, to mnie nie obchodzi, bo ten update już wszedł. No dobra, rowery. No dobra, to tyle to wiemy, że dodali rowery i dodali rowery. Także fajnie. Cztery nowe typy rowerów: rowery z przyciskami, trójkołowe też są. I motocykle i motocykle z wózkami bocznymi. Czyli ogólnie są i takie rowery, i takie rowery, o z tym, tak naprawdę, nie, te takie z tym tylnym tym, że można z tyłu, do tyłu sobie wsiąść. Nie no, ale co to są za słowa w ogóle tu używane, bo nable. są w skrzynkach, najlepiej. Dobra, no nie, ja nie mogę tego przeczytać, to jest nie... Tu nie, nie pozwala czytać takich rzeczy. Szczególnie widzę, że się mocno rozpisali. Ale rowery się respią po prostu na mapie, no i tyle. I motocykle też. Inne rzeczy. Trzymaj lewy shift, aby przyspieszyć na rowerze, lub na motocyklu. Dobra, dodali kaptury. Te takie, te na web. I rzeczywiście w tym nic nie widać. No i co, i dodali kajdanki, że można kogoś trzymać. Branie pięściu staje się o wiele bardziej. Wykonane dzięki tej aktualizacji. Dzięki dodaniu, dwóch nowych, dzięki dodaniu dwóch, no, dwóch nowych elementów: kaptur, więźnia i kajdanki. Oto kilka szczegółów. Ciekawe jest, to, jak to dokładnie działa. Kajdanki. Można go umieścić na powalonym rannym graczu lub takim, który używa przyjaznego gestu. Dobra, po dodaniu skutego gracza masz dodatkowe polecenia, aby pchać i wsadzać do pojazdu za pomocą menu kołowego. Ogranicza możliwość wsiadania graczy. Na pojazdy, ale twój porywacz możecie tam umieścić. Włącza możliwość odrodzenia się i zabijania z poziomu konsoli. To jest akurat fajne, że nie można kilka wpisać. Koledzy z drużyny, nie widząc członków drużyny w kajdankach. Nie ma też znacznika śmierci. O kurwa, czy jakoś porwiesz, to twoje ziomki nie wiedzą, gdzie on jest. A to szkoda, bo tym można by było zrobić fajne dymy. Szczególnie na takim RP. ponieważ chłopa, wsadzasz go do bazy, i twoi muszą go odbić. Bo jak nie, to pizda nie wyjdzie. Jeżeli jesteś skutym, masz przytrzymać sobie przycisk myszy, aby rozpocząć próbę uwolnienia się. Jeżeli przytrzymasz go przez 60 sekund, ten kajdanki się rozerwą. Jeżeli zostaniesz popchnięty podczas próby uwolnienia się, pasek postępu zostanie zatrzymany, ale nie zostanie zrestartowany. A to chujowe akurat jest, w sensie no... No co, musisz mieć kogoś cały czas, żeby cały czas kurwa przepychał i żeby nie można było się rozkuwać. Bez sensu. To powinno trwać dłużej. Te rozkuwanie powinno trwać kurwa 10 minut i to miałoby w chuj sensu. To byś mógł kogoś pół dnia trzymać w bazie. No i blokuje kwipunek z kucie w kajdanki. Kaptur więźnia. Znaczy, wiecie, co mi się podoba w tym update? Cie? Że to jest kolejny taki update, który pcha tą gierkę coraz bardziej w stronę RP. Że rzeczywiście w pewnym momencie, za jakieś 2-3, może za 5 lat, w tej grze będzie można zrobić dojebany serwer RP. I rzeczywiście będą, będą fajne rzeczy. To, to, to idzie w tym kierunku. To mi się też podoba, że ten sklep yy, podróżniczy jest. Ale tu chyba nie ma za bardzo po co tego czytać. No jest sobie sklep, który startuje, jeździ po mapie. I nie można się za bardzo, nie można go napierdalać, bo turec zaczyna strzelać. No i tyle. Dostawca usług turystycznych nie stosuje dynamicznych cen. Funkcja ta została usunięta przed aktualizacją. Aha, czyli wcześniej jeszcze dynamiczne ceny były. A, i te ceny dynamiczne teraz są na odpoście, by the way. No. Dynamiczne ceny w automatach wendingowych. Dobra, jak to działa? Wędrowny sprzedawca nie jest Jedyny NPC przyjącym dynamiczny model cenowy. Dobra, do no tego już nie ma tutaj, przy tym co jeździ. Dobra, działa to w ten sposób, że teraz prowadzi... Prowadzimy bieżącą sumę średniej liczby sprzedanych przedmiotów co 6 godzin w grze. To 6 godzin, jeżeli liczba sprzedanych przedmiotów jest mniejsza od średniej, cena przedmiotu spada o 5%. Przez następne 6 godzin do minimum 50%. Czekaj, przez następne 6 godzin. Aha, to, było, to był koniec zdania, dobra. Cena przedmiotu spada o 5% przez następne 6 godzin. Do minimum 50%. Jeżeli liczba sprzedanych przedmiotów wzrośnie. Powyżej średniej jego cena wzrośnie o 10% to maksymalnie 100%. Aha, poczekaj, do maksymalnie 100% więcej lub dwukrotności ceny. Ok, ceny zaczniemy od 200%, więc prawdopodobnie spadną na jakiś czas, zanim ustabilizują się na poziomie ceny rynkowej. Ok, dobra, no dziwnie to zrobione. Zobaczymy, jak to odda, jak to będzie działać, tak naprawdę. Dobra, barykady można stawiać teraz na skałach i drogach. To akurat spoko, tego brakowało. Jakieś tam optymalizacje pamięci. Poprawienie widoczności na wodzie, tryb kreatywny dla ad do, do, do adminów. Naprawiono no, ustawienia odrzucania okluzji, które zawsze włączono na ogóle, to nas nie interesuje. Hmm. Czy tu jest coś interesującego jeszcze? Kurwa, uwielbiam to tłumaczenie. Różne poprawki luźnych przedmiotów. No tutaj, akurat, nic ciekawego już nie ma. No i rozpoczął się charytatywny konkurs na skórkę Rasta. No i tyle. Także sklep obwoźny. Palisady na drogach, rowery i motory, plus kajdanki i ściera na głowę. No i to jest wszystko, tak naprawdę, co zostało dodane w tym update'cie, Czy spoko? Zobaczymy, jak to będzie działać. Jak... Zobaczymy, jak to będzie działać.